Wybitna maestra, która prowadziła najlepsze orkiestry w Polsce i za granicą. Obywatelka świata. Od kilku miesięcy szefuje orkiestrze miasta Madryt. Dla nas, dla wytwórni płytowej polskiego wydawnictwa muzycznego Anaklasis, wraz z paryską Orchestre Pas de Loup, zrealizowała krążek Heroiny polskiej muzyki. Zapraszam na spotkanie z Marzeną Diakun. Dzień dobry, Marzeno. Dzień dobry. Pytanie pierwsze trudne. Czujesz się heroiną polskiej muzyki? O, ja myślałam, że to określenie dotyczy bardziej kompozytorek niż mnie. Aha. Ale jeśli się mnie zalicza do tego grona, to jest mi bardzo miło również. No tak myślę, że jednak tak. W 2017 roku, bo wygrzebałem taką starą rozmowę, którą z tobą przeprowadzał Grzegorz Miecugow, i tam powiedziałaś, że jesteś bardziej dyrygentem niż dyrygentką. No i tak, czy w ostatnich 4 latach jakoś te feminatywy nieco więcej zyskały twojej sympatii? Ja myślę, że rzeczywiście chodzi tu tylko i wyłącznie o słuchanie się. I już byłam wielokrotnie gościnią i dyrygentką, więc coraz mniej mi to przeszkadza. Może jeszcze ta tka troszeczkę moje ucho rani, ale myślę, że z czasem przywyknę. To myślę, że kompromisowym rozwiązaniem będzie użycie terminu maestra. To chyba takie bardziej właściwe, prawda? I idąc chronologicznie, Agnieszka Duczmal, Ewa Michnik, Ewa Strusińska, Monika Wolińska, Anna Duczmal-Mróz, Marzena Diakun, Marta Gardolińska. Czujesz się częścią tej kobiecej, dyrygenckiej rodziny? Ja myślę, że tak, bo każda z nas miała jakiś wpływ na to, żeby następna mogła rozwijać się i gdzieś tam ruszać nawet w świat mniej lub bardziej szeroki. Więc na pewno wydeptujemy dla siebie te ścieżki, otwieramy powoli drzwi. I to jest bardzo ważne, żeby w przyszłości właśnie każda następna miała troszeczkę lżej, inaczej, żeby mogła myśleć bardziej o muzyce, a nie o tym, żeby walczyć o koncerty, o każde kolejne zaproszenie. I jesteś już, że tak powiem, na pudle dyrygenckim od ładnych paru lat. Czy widzisz jakieś różnice w podejściu do ciebie jako właśnie kobiety w odniesieniu do tego, co było kilka lat temu, a teraz? Czy są jakieś znaczące różnice, czy to się jakoś tak utrwala ten męski świat, ale powoli tam rozbijacie ten szklany sufit? Nie, ja myślę, że przede wszystkim nie można o tym aż tak myśleć, zwłaszcza w momencie, kiedy się wchodzi na podium i ma się po prostu do przygotowania koncert z orkiestrą. Natomiast na pewno zmienia się to nastawienie orkiestr. Ja w większości, tak już patrzę, to jest 15 lat prawie, może nawet więcej, takiego koncertowania zagranicznego, gdzie w większości rzeczywiście byłam pierwsza dla tych orkiestr i może było to małe zaskoczenie, ale później jak pokazywałam, że tak naprawdę chodzi o muzykę, a nie o to, kto tutaj stoi i o to przede wszystkim chodzi, jakie kto ma kompetencje, ile muzykalności ma w sobie, jak pracuje z orkiestrą. Czasami było łatwiej, czasami było trudniej, ale oczywiście to oswajanie orkiestr na pewno trwało długo. No tak jak mówię, to jest 15 prawie lat jakiejś tam mojej pracy i teraz przez te ostatnie 2-3 lata to widzę, że te dziewczyny na przykład mają znacznie łatwiej, prawda? Gdzieś tam wchodzą i od razu są i jak są świetne, jak mają coś do powiedzenia na temat muzyki ciekawego, to są od razu kupowane, że tak brzydko powiem. Więc myślę, że ja też się zmieniłam, to jest dla mnie ważne. Ja mam już inne podejście do tych orkiestr. I nawet jak jestem po raz pierwszy na podium przed jakąś orkiestrą, która ma po raz pierwszy kobietę przed sobą, to mnie to już tak nie denerwuje, nie stresuje i tak naprawdę już zupełnie nie myślę o tym, jak kto mnie odbierze jako kobietę. Ważniejsza jest tutaj już muzyka i dyrygencki jakby fach.
chciałbym zamknąć ten wątek właśnie kobiecego i męskiego świata, no bo jednak za mistrzów miałaś zdecydowanie mężczyzn, prawda? Bo to jest no, taka linia tych najwybitniejszych polskich mistrzów batuty, ale także zagranicznych, bo miałaś kontakt i z Pierrem Boulezem, i z Kurtem Mazurem, więc. No właśnie, no, pojawia się Marin Asop i to jest ważna figura, natomiast pozostała część, no to zdecydowanie męska. No tak, ale tak naprawdę rzeczywiście Marin Alsop to pojawia się tylko w kontekście przyznania mi stypendium. Stypendium, które po prostu skonsumowałam na partytury. Natomiast nie miałam z nią takiego bezpośredniego kontaktu. Nigdy nie mogłam pojechać na jakieś jej kursy mistrzowskie, ponieważ dosyć zajęty był ten mój już kalendarz koncertowy, rozbudowany dosyć. No i jakby ten kontakt tutaj nie był bezpośredni. Natomiast rzeczywiście od początku studiów i od tego mojego też zafascynowania dyrygentami, to zawsze byli dyrygenci, to zawsze byli mężczyźni. Profesor Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Mieczysław Gawroński, później wszelkiego rodzaju kursy mistrzowskie, to zawsze mężczyźni, ale ja naprawdę nigdy nie zastanawiałam się nad tym. Zresztą u mnie nawet w rodzinie jakoś nie mówiło się o tym, że to mężczyzna, to kobieta, czy można, czy nie można. To było normalne, że jeśli ja mam taką ochotę stanąć na podium, to dlaczego nie spróbować takich studiów? I to jest bardzo cenne i właściwie myślę, że to jest jedyne możliwe rozwiązanie tego, no nie wiem, problemu chyba nie właśnie. I to jest najpiękniejsze, że jakby twoje otoczenie też i nie miało z tym kłopotu i byłaś wspierana w tej drodze, którą sobie wybrałaś i wymarzyłaś i świetnie, że się realizujesz w niej. Orchestre Pas de Loup to jest zespół francuski bardzo specyficzny, ponieważ no, historia nieprzerwana tego zespołu trwa już bardzo długo. Prezydentką czy prezydentem jest Marion Rivière, skrzypaczka. Ty, zanim zaczęliśmy współpracę przy projekcie, który jest pretekstem do naszej rozmowy, miałaś kontakt z tym zespołem. Mam z nimi kontakt już od kilku dobrych koncertów. Pani prezydent Marianne Rivière bardzo jest zawsze otwarta na moje propozycje. I tak na przykład udało się zagrać koncert skrzypcowy Grażyny Bacewicz i namówić jeszcze do tego francuską skrzypaczkę. Dzięki temu, że ona nauczyła się tego koncertu, to koncertuje i gdzie wykonuje Bacewicz też no, poza Paryżem, więc to było bardzo, bardzo też takie ciekawe, że mogliśmy. I oczywiście nie tylko te moje pomysły realizuje, ale jest bardzo otwarta na również na właśnie na kobiety i solistki, i dyrygentki. Więc ta współpraca bardzo ciekawie się układa. Kiedy z Marią rozmawialiśmy w pierwszym etapie myślenia o tym przedsięwzięciu, to oczywiście z naszej strony padła propozycja, no, że musi to być Marzena Diakun, bo inaczej sobie tego nie wyobrażamy przedsięwzięcia. Skoro heroiny polskiej muzyki, to stopu światowego. No i powstała właśnie płyta Heroiny polskiej muzyki, piękna, zielona i pięknie nagrana. No cieszę się, że nie trzeba było cię długo namawiać do tego projektu. No ja też się bardzo, bardzo cieszę. Rzeczywiście takie pierwsze rozmowy gdzieś tam były między Elżbietą Sikorą, Marianne Rivière właśnie, później ja, później dobieraliśmy jeszcze kompozytorki, różne utwory. No ja bardzo chciałam też oczywiście Grażynę Bacewicz, więc to wszystko się naprawdę przepięknie ułożyło. Nagrania trwały dosyć długo, były rozłożone w czasie.
Ale muszę powiedzieć, że orkiestra była za każdym razem bardzo, bardzo pozytywnie nastawiona i już po usłyszeniu tego, co wykonuje, też bardzo mile przyjmowała te wszystkie utwory, kompozytorki. Była bardzo miła współpraca. No właśnie, bo trzeba dodać, że no z Grażyną Bacewicz muzycy mieli wcześniej kontakt, z Elżbietą Sikorą też, ponieważ no orkiestra prawykonywała jeden z jej utworów. Natomiast no była jeszcze Agata Zubel, Hanna Kulenty, więc no postaci no niezbyt mocno zadomowione wśród tych artystów, chociaż oczywiście muzyka Agaty Zubel w Paryżu rozbrzmiewa bardzo często, ale bardziej w tym kręgu no, Ensemble Antin Contemporain, czyli tych zespołów, które się specjalizują w muzyce współczesnej. Więc rozumiem, że reakcje nie były zaliczane do tych reakcji przerażenia, a wręcz takiego artystycznego zaciekawienia, co też nasze kompozytorki tam w tych partyturach napisały. Tak, to prawda, ale to trzeba od razu powiedzieć, że to jest naprawdę top światowy naszych polskich kompozytorek. To są panie, które wiedzą, jak pisać, mają niesamowitą wyobraźnię muzyczną i to jest sama przyjemność wykonywania tak napisanych dzieł. Kompozytorki były obecne, a czy nie przeszkadzały trochę w realizacji Twojej wizji? No właśnie wszystko przebiegało naprawdę płynnie, ponieważ te partytury są świetnie napisane i muzycy cenią sobie taką współpracę z młodymi kompozytorami, młodymi, starszymi, którzy mają świetną wyobraźnię muzyczną, którzy potrafią stworzyć formę całą, którą naprawdę odczuwamy podczas wykonywania utworu. A poza tym jest to rzemiosło widoczne, czyli nie ma żadnych problemów technicznych z wykonaniem każdego taktu, każdej nuty. I to jest bardzo cenne, bardzo ważne. Wspomniałaś już w naszej rozmowie Grażynę Bacewicz. Myślę, że ta miłość do tej kompozytorki, do jej muzyki, chyba ma związek z tym, że uczęszczałaś do szkoły muzycznej imienia Grażyny Bacewicz. Tak, rzeczywiście każdego roku obchodziliśmy jej urodziny i również na tą datę śmierci. Odbywały się koncerty jej poświęcone, a ja od najmłodszych lat mogłam rzeczywiście wysłuchiwać jej utworów. A później była oczywiście biografia i to zapoznanie się z jej sylwetką, z jej osobowością, a naprawdę była osobowością nieprzeciętną. No, chociażby możemy przytoczyć te fakty, że i Lutosławski, i Panufnik mogli zamykać się w swoich pokoikach, mieli wikty opierunek podawany przez ich żony, natomiast biedna Grażyna musiała to wszystko robić sama, dbać o swoją rodzinę a oprócz tego jeszcze znajdowała czas na pisanie. Pamiętam, jak dyskutowaliśmy i wybieraliśmy utwór Grażyny Bacewicz, to jednak chcieliśmy pokazać coś, z czego ona nie jest znana na estradach światowych. To znaczy pokazać utwór, który nie jest często grany i to się nam udało. Wybraliśmy Contridacione. Tak, i tak naprawdę szukaliśmy gdzieś tego utworu, a okazało się, że Contraddizione jest mniej grane ze względu na to, że być może ze względu na to, że to nie jest cała orkiestra symfoniczna, że jest to troszeczkę bardziej utwór kameralny, ale nawet nie na orkiestrę kameralną. Ten skład jest taki troszeczkę dziwny, że tak powiem, niestandardowy. Nawet obsada kwintetu smyczkowego jest pojedyncza. My zagraliśmy z całą orkiestrą, z całym kwintetem smyczkowym. Ja rzeczywiście znalazłam jedno stare bardzo nagranie archiwalne, chyba koncertowe tego utworu. Natomiast tutaj będzie to, myślę, pewnego rodzaju nowum, że ten utwór znalazł się w końcu w wydaniu płytowym. To na koniec naszej rozmowy zadam jeszcze pytanie, prośbę o rekomendacje płytowe i książkowe.
Tak, więc ostatnimi czasy koncertowałam z Camille Thomas. To jest wschodząca gwiazda wiolonczeli światowej i dostałam od niej jej najnowszy krążek. To jest taka składanka przeróżnych utworów, czasami transkrybowanych na wiolonczele, ale jestem bardzo ciekawy na przykład koncert Fazila Seja skomponowany dla niej. Więc tak sobie dozuję tą płytę i raczę się nią. Natomiast jeszcze nie do końca przesłuchałam, bo jeszcze nie mam tej płyty w ręku. Mówię o najnowszym krążku Enderszewskiego. Znam już pewne wycinki, ale czekam, aż w tym tygodniu już dostanę cały krążek i mam nadzieję, będę się nim delektować. A jeśli chodzi o książki, to w moim domu jest taka zazwyczaj piramidka ułożona z tego, co mam do przeczytania. Jest tutaj kilka książek też obcojęzycznych. Jest na przykład José Saramago. To jednak w stronę idziemy troszeczkę literatury iberyjskiej. I staram się przeczytać akurat tą książkę w języku francuskim, co nie jest łatwe, bo on ma bardzo charakterystyczny styl pisania. No ale oprócz tego gdzieś tam są kroniki Guillauma Apollinaire'a, dzienniki Bobkowskiego też bardzo ciekawe, więc trochę tych pozycji jest i lubię sobie tak przeskakiwać czasem. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie, za rozmowę. No i mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy na koncercie, który będziesz prowadzić. Bardzo mi miło, serdecznie zapraszam i dziękuję za zaproszenie. Dzięki, do usłyszenia.